Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Porozmawiajmy o Włocławku, ale nie tylko o Włocławku w tym okresie wakacyjnym. Moim gościem jest pani poseł Domicela Kopaczewska. Witam serdecznie. Kto ma wakacje, to ma wakacje. No właśnie, bo dzień ja dobry, witam pana. O tych wakacjach chciałem pomówić, a będziemy między innymi mówić o szkolnictwie, tak? Bo dzieci i młodzież w tej chwili właśnie są w trakcie tego okresu wakacyjnego, ale z tego co widać chociażby po pani profilu na Facebooku, to chyba pani wakacji jednak nie ma. Na razie nie, ale spokojnie. Zbliża się ten czas. Też odpocznę. W kwestii edukacji, bo może temat taki, który jest świeżym tematem, wyniki matury tegorocznej. No wyszło to tak troszeczkę chyba nie tak, jak się spodziewaliśmy, bo w porównaniu z zeszłym rokiem to około 10 punktów procentowych ta zdawalność była mniejsza. Oczywiście druga szansa teraz w sierpniu, tak? Bo będą egzaminy poprawkowe. Rzeczywiście mamy tę tendencję porównywać wyniki egzaminów z roku na rok, czy one są lepsze, czy bardziej mniej pozytywne, i ten rok przyniósł nie najlepsze wyniki. Specjaliści mówią, że to zależy od wielu czynników, między innymi od stopnia trudności egzaminu, bo może on się różnić. Również od rocznika, co niektórzy takie sformułowania czynią, a trzeci mówią, czy wszyscy powinni zdać maturę, czy matura jest dla wszystkich, prawda? Przypominamy sobie, pan jest młody, to pan nie pamięta, ale 99 rok, kiedy wdrażaliśmy nową reformę, nową strukturę szkolnictwa, edukacji, mówiliśmy o tym, że 80% uczniów powinno pójść do szkół kończących się maturą, 20% do szkół zawodowych. Rzeczywiście wyniki matury kilkanaście lat temu były inne, bo gdyby procent młodzieży z danego rocznika przystępujących do matury był znacznie mniejszy. W związku z tym, mówiąc językiem uczniowskim, ci lepsi przystępowali do matury, pozostali wybierali inny typ szkoły. W tej chwili wygląda to inaczej, chociaż muszę powiedzieć, że zdarzyła się rzecz fenomenalna w związku z tym, iż większość, już ponad 50% uczniów wybiera do swojej dalszej edukacji szkoły zawodowe, również szkoły kończące się maturą. No właśnie, szczególnie ostatnio czuć ten nacisk, tak? Na to szkolnictwo zawodowe. To wszędzie to hasło się podkreśla, żeby kłaść nacisk na szkolnictwo zawodowe. Troszeczkę ma to związek również później z kształceniem się na studiach wyższych, bo no, ogólnie panuje taka opinia, że tak naprawdę studia dzisiaj nic nie dają, tak? Nie, to nieprawda. Jakby nic nie dawały, to byśmy nie mieli takiego boomu młodych ludzi, którzy jednak kończą studia. I tutaj chciałabym nawiązać do ustawy, którą skończyliśmy właśnie procedować w Sejmie, zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym, i przypomnieć, że 2 lata temu zaczęliśmy wdrażać nową strukturę szkolnictwa zawodowego. Najpierw pierwszy rok to jest kształcenie ogólnokształcące, a potem zawody podzielone na kwalifikacje i zdobywanie poszczególnych kwalifikacji, co daje możliwość młodym ludziom i nie tylko zdobywania coraz to nowych kwalifikacji, a nie zaczynanie od nowa. W związku z tym w tej ustawie, którą w tej chwili nowelizowaliśmy, wpisaliśmy możliwość zdobywania formalnych kwalifikacji przez osoby, które przez wiele lat pracują w danym zawodzie, a tych kwalifikacji formalnych nie miały. I taka możliwość prawna będzie istniała. Oczywiście będą określone procedury, standardy, jak to robić. To jest bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, którą zrobiliśmy w tej ustawie, to mianowicie podział szkół wyższych na szkoły akademickie, badawcze i szkoły zawodowe. Co nie znaczy, że szkoły zawodowe nie mogą prowadzić badań. Tak jak na przykład nasza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, czy Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, które przede wszystkim w swoich kierunkach skupiają się na kształceniu zawodowym. I to jest super rzecz. Ja jeszcze podkreślam to przy każdej rozmowie, że chcemy uczynić, mówię tutaj o samorządzie województwa, aby Włocławek stał się takim centrum kształcenia zawodowego na różnych poziomach. I w tym między innymi moja obecność
W Gdańsku w poprzednim tygodniu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. To było następne spotkanie po spotkaniu z dyrektorami szkół zawodowych dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych, bo to rzeczywiście jest problem. Jest problem natury organizacyjnej, na co zwracają uwagę dyrektorzy szkół zawodowych, i drugi problem natury merytorycznej, bo zdawalność egzaminów zawodowych jest jeszcze mniejsza niż egzaminów maturalnych. No i przede wszystkim to podejście praktyczne, o którym mówi pani poseł, bo do tej pory niestety było tak, że egzamin praktyczny zawodowy był zdawany na papierze. Tak, tak, i właśnie chodzi o to, że musimy przygotować takie centra kształcenia praktycznego, czy tak roboczo to nazwijmy, czy centra egzaminacyjne, prawda, które by były jak najlepiej przygotowane do tej części praktycznej zdawania egzaminów, i to przed nami, bo de facto jeszcze jest stary i nowy system dotyczący egzaminowania, bo przypomnę, że te nowe szkoły zawodowe to są szkoły trzyletnie, prawda, czyli za rok będziemy mieli jak gdyby pierwszy cykl kształcenia, a jeszcze za jeden technika, więc naprawdę olbrzymia praca przed nami. Tak jest, ale to, co oczywiście związane jest z kształceniem, z edukacją, to odpowiednia baza, o czym sobie powiedzieliśmy, tak, ale również no, nauczyciele, którzy uczą w szkołach, i właśnie kwestia, bo tutaj też podobno jakieś zmiany mają nastąpić, jeżeli chodzi o zmniejszenie tej biurokracji, na którą chyba narzeka każdy nauczyciel. To znaczy, proszę pana, ja ciągle, ponieważ tak się składa, że trochę pracowałam w zawodzie, byłam nauczycielem, dyrektorem szkoły, kuratorem oświaty. Szczególnie jako dyrektor szkoły miałam kontakt z biurokracją. Kiedy słyszę, że rzeczywiście nauczyciele mówią o tym, że ten system jest zbiurokratyzowany, w związku z tym zaproponowałam państwu, nauczycielom i dyrektorom szkół, że okej, usiądźmy wspólnie, państwo mnie przedstawicie, co jest przedmiotem państwa pracy, jakie dokumenty musicie wypełniać, co wam trudność przyjmuje, a czego byście nie chcieli robić. Takie pierwsze spotkanie już się odbyło, co prawda bez mojego udziału, bo byłam w Sejmie, ale również ta wizyta w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej była po to, żeby uzyskać od pani dyrektor informację, jakiego rodzaju dokumenty musi wypełnić dyrektor podczas egzaminu maturalnego, gimnazjalnego czy egzaminów zawodowych, i następne spotkanie będzie tego dotyczyło. Czyli przede wszystkim pierwsza rzecz, czy będziemy musieli coś zmienić w prawie, czy tutaj rola Sejmu, czy musimy zmieniać ustawę o systemie oświaty, czy ustawę Karta Nauczyciela. Druga rzecz, czy musimy zmieniać rozporządzenia ministra edukacji, bo one wymagają dokumentacji. Czy są to jakieś wewnętrzne ustalenia kuratorów oświaty? Czy to są wewnętrzne ustalenia na przykład dyrektorów szkół i do tego jeszcze Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej? I jestem przekonana, że do końca września uda nam się pewne rozwiązania wypracować. Czyli wtedy, kiedy ewentualnie jakichś zmian można było się spodziewać, takich wprowadzonych już w praktyce, w życie? Myślę, że jedna i druga strona będzie miała możliwość bezpośredniego kontaktu, rozmowy i ustalenia rzeczywiście, czy coś jest naprawdę niezbędne. Bo jeśli pisze pan egzamin maturalny, to musi pan wypełnić protokół, prawda? I wszystko, co z tym związane, bo jest cała procedura odwołania od egzaminu. Zawsze to czynimy. W związku z tym wypełnia się pewne dokumenty tylko jeden raz w roku. Czy jest taka dokumentacja, którą nauczyciel musi wypełniać codziennie? Jest, prawda? Dziennik lekcyjny. Chociażby. Czy są jeszcze inne, czy indywidualne dotyczące uczniów? I myślę, że na pewno znajdziemy rozwiązania, które będą satysfakcjonowały jedną i drugą stronę. Tak jest, oczywiście no wszystko to w pewnym sensie jest podyktowane przepisami prawa, tak, o którym tutaj mówimy. Ale ja jestem od tego, żeby, bo mnie powiedziano tak, pani poseł, ale to przecież prawo. Ja mówię, ale to spotkanie organizuje poseł Rzeczpospolitej, czy ktoś, kto to prawo stanowi, więc to
to ja powinnam jako parlamentarzysta wiedzieć, jak to prawo, które my stanowimy, potem przekładane jest na język codzienności. Tak jest. Mówiliśmy sobie przy okazji ostatniego spotkania o kwestii darmowych podręczników dla pierwszoklasistów, a w perspektywie czasu oczywiście dla uczniów również tych klas starszych. Jak wygląda sprawa podręcznika? We wrześniu widzimy nowy podręcznik. 23 lipca, czyli za środa, szkoły kończą składanie deklaracji co do ilości podręcznika nasz elementarz. Cała procedura opisana jest na stronie Ministra Edukacji Narodowej, więc dyrektorzy, organy prowadzące wiedzą doskonale. Natomiast poważniejszym problemem, o którym pytałam na poprzednim posiedzeniu Sejmu, są podręczniki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli dla dzieci niewidomych, niewidzących, niesłyszących, niedosłyszących, z upośledzeniem. W związku z tym, ponieważ są to podręczniki bardzo drogie, czy pan wie, ile kosztuje podręcznik napisany Braillem? 2800 zł. W związku z tym procedura przygotowywania tych podręczników jest trochę inna. Robi to Uniwersytet Warszawski, czyli przygotowuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji podręczniki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ten podręcznik będzie zszedł za uczniem. Tak jak w przypadku naszego elementarza szkoła jest właścicielem, uczeń wypożycza podręcznik, potem go zdaje, tak w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które będą chciały na przykład zmienić szkołę, będzie ten podręcznik szedł razem z tym uczniem, ze względu na to, że to są bardzo drogie podręczniki i idąc do następnej szkoły mogłoby takiego podręcznika nie być, bo nie ma tam takiego dziecka z takim rodzajem niepełnosprawności. Ja trochę z bijącym sercem czekam na ten 1 września i te podręczniki dla dzieci niepełnosprawnych, bo to będzie też dla nas taką informacją, na ile poradziliśmy sobie z tym trudnym problemem. Tym bardziej, że czasu było niezbyt wiele, a jeszcze jest jedna kwestia, o której rozmawialiśmy ostatnio. Chciałem się dowiedzieć o kwestii właśnie tych elektronicznych podręczników, bo jakby... To będzie również też wersja dla dzieci niepełnosprawnych. To będzie również wersja elektroniczna tych podręczników. Od września 2015 już będą dostępne podręczniki. A ten nasz elementarz również w wersji elektronicznej, który może być modyfikowany przez nauczyciela. Jeszcze jedna rzecz odnośnie też bardzo ważnego dokumentu, mianowicie chodzi o zmiany w ustawie o pieczy zastępczej, bo tutaj też czeka nas, że tak powiem, troszeczkę inne podejście do całego tematu. No rzeczywiście to bardzo trudna ustawa i ostatnia moja praca w Sejmie. Nie musimy mówić o historiach, które zdarzały się w Polsce, w tych ośrodkach dziennego pobytu. W związku z tym chcemy wzmocnić nadzór wojewody nad tymi ośrodkami, w których przebywają dzieci, czy nad rodzinami zastępczymi. Bo w tej chwili kto sprawuje? To jest trudne do określenia. Właśnie niby wojewoda, czasami kiedyś to robił kurator, bo musimy też brać pod uwagę, co jest kontrolą, co jest nadzorem, bo kontrola wiąże się z bezpośrednim wejściem do placówki, a nadzór to czasami przysyła się internetowo, prosi się jakąś informację, więc nam chodzi o to, żeby to była kontrola. Czyli kontrola przeprowadzana w placówce, rozmowa z dziećmi, z personelem, żeby zorientować się, jakie panują warunki. I druga rzecz istotna, zmniejszenie ilości rodzin, które są pod opieką koordynatora. W tej chwili 20, a proponujemy 15 i to już jest wpisane w ustawę. Natomiast najważniejsza rzecz, która jest przed nami, bo ja przejęłam poprawkę zgłoszoną przez pana ministra Marka Michalaka, żeby wyznaczyć czas dotyczący uregulowania sytuacji prawnej dziecka. Bo w tej chwili ten czas jest nieograniczony, prawda? Żeby wpisać, tak jak w niektórych państwach na świecie, ten czas jest określony, chcemy wpisać 18 miesięcy, że jeśli dziecko w ciągu 18 miesięcy nie ma uregulowanej sytuacji prawnej,
to jego opiekun powinien wystąpić do sądu, prawda, albo o pozbawienie praw rodzicielskich, albo ograniczenie, albo na, prawda, czyli żeby ta sytuacja prawna dziecka była uregulowana. Natomiast nie chcemy robić rewolucji, szczególnie tam, gdzie te dzieci już są w rodzinach zastępczych, czyli chcemy zaproponować, no chcę, bo to jest moja poprawka, chcę zaproponować ten okres przejściowy, żeby te dzieci, które są w tej chwili w rodzinach zastępczych, żeby ten przepis nie dotyczył, tylko nowych przypadków. Przepraszam, to tak brzmi nieelegancko, ale jeśli dziecko będzie od daty wejścia w życie ustawy, będzie w rodzinie zastępczej, to będzie 18 miesięcy na uregulowanie jego sytuacji prawnej. Dziękuję bardzo za przekazane informacje. Czekamy do egzaminu poprawkowego z matury. Miejmy nadzieję, że tutaj... Życzę wszystkim tym, którzy mają ten egzamin, pozytywnego rozwiązania, a chcę powiedzieć, że to jest tylko egzamin maturalny i całe życie przed młodymi ludźmi.